Wyobraź sobie, że musisz nagrać, nie wiem, 15 dubli i na każdym dublu zjeść połowę tego śniadania. No. Ja wiem, że ty byś dał radę, nie? Stary, ale bez żadnego problemu. Hit it, boys. Co lubicie robić, gdy za oknem jest szaro i ponuro? W taki normalny, jesienny dzień. Bo ja na przykład najbardziej to lubię zjeść pyszne, naturalne śniadanie, a później zakryć się kołdrą w łóżku i oglądać cały dzień filmy albo seriale. Ja dzisiaj przygotuję bardzo filmowe śniadanie. A to dlatego, że jest ze mną Michał Mikołajczak. Siemanera. Siema. Cześć. Którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Prawo Agaty. Z telenoweli na Wspólnej. Możecie zobaczyć mnie w moim teatrze współczesnym w Warszawie. Gram cały czas na deskach, lubię to. Ale lubię też gotować. I dlatego przyjąłem twoje zaproszenie. Lubisz gotować, dlatego ja dzisiaj mam dla ciebie taką fajną filmową propozycję. Troszeczkę zdekonstruujemy, a właściwie to naprawimy, można by powiedzieć, śniadanie u Tiffany'ego. Pamiętasz, tam zawsze jedzono croissanta z kawą. To była taka tradycja, która w tym filmie występowała non-stop. Tak, i oczywiście pojawiało się tam zawsze też awokado. Awokado. Też się pojawiało. Tylko my dzisiaj zrobimy taką, tak jak powiedziałem, dekonstrukcję, czyli tego pysznego croissanta napełnimy wręcz po brzegi pastą z awokado, do tego trochę parmezanu dojdzie, do trochę limonki, rukoli, jajeczko w koszulce, a na to wszystko pyszna, sucha, krakowska, tarczyński naturalnie. To będzie wyrafinowane śniadanie. Już słyszę z twojego opisu. No wiesz. Aż mi ślinka cieknie. Już troszeczkę jestem głodny. Oczywiście pierwsze pytanie, które się nasuwa. Czy zawsze chciałeś być aktorem? Nie, nie chciałem być zawsze aktorem. Ja myślałem, że całe moje życie będzie związane jakby z komputerami, jakby z informatyką. Ale w pewnym momencie, jak już siedziałem tak długo przed komputerem, stwierdziłem, że nie, jednak to mnie nie interesuje. Wolę mieć zawód, który będzie dla mnie wyzwaniem, w którym ciągle będę spotykał nowych ludzi. A poza tym od dziecka jakoś uczestniczyłem w jakichś zajęciach teatralnych. Ja byłem drzewem kiedyś. Ja drzewem też byłem. Byłem drzewem, byłem dywanem. Moja pierwsza rola to była rola kota, słuchaj. Więc od dzieciaka się w tym spełnia. Lubiłem ten kontakt z widzem, z publicznością. No i jakoś tak się potoczyło, że postanowiłem się rzucić w tę przygodę i nie żałuję. Jak wygląda przykładowy dzień z życia aktora, z życia człowieka żyjącego tak jak ty? Mój dzień wygląda za każdym razem inaczej. Zdarza się tak, że mam próbę w teatrze, wieczorem mam spektakl. Zdarzają się takie dni, kiedy robię dubbing na przykład. Mam też takie dni, kiedy jestem na planie filmowym. Plan filmowy, wiesz, z czym to się je doskonale, bo byłeś pewnie na jednym planie. Tak. Tam czekają cię różne przygody. A wiesz, jest różnorodność. Dlatego lubię, jak się dzieje, jak coś nowego cały czas. W pełni cię rozumiem, bo jestem też osobą, która no nie jest w stanie wysiedzieć w żaden sposób, że tak powiem, na tyłku dłużej niż tam kilka minut. Skoro cały czas się przemieszczasz, cały czas się poruszasz, cały czas twoje życie jest zmienną, to czy jest w tym jakaś taka stała, na przykład jak śniadanie? To jest dla mnie najważniejszy posiłek. Staram się jakby nie wychodzić z domu bez śniadania. Staram się też, żeby to śniadanie było za każdym razem też inne. Lubię dobre mięso, lubię dobre wędliny. Lubię sam gotować, więc czasami przygotowuję sobie posiłki sam. W takim razie przejdźmy do śniadania, które mam tutaj, które chcę ci tutaj zaproponować. Jest ono w pełni naturalne. Przede wszystkim jest ono z moją ukochaną suchą krakowską, którą ja od dziecka uwielbiam, którą włożymy do tego pięknego croissanta, wysmarowanego wcześniej pastą z awokado, mięty i limonek. Pojawi się też ser parmezan, który delikatnie rozpuścimy na tym croissancie. I oczywiście rukola oraz jajko w koszulce. A wszystko będzie polane delikatnym sosem a la holenderski. Brzmi smacznie już z twojej opowieści. Zobaczmy. To robimy. Uwieńczeniem tego pysznego croissanta z suchą krakowską będzie oczywiście sos a la holenderski. Kojarzysz mniej więcej? Kojarzę. Bo ja chciałem wam pokazać taki swój patent na ten sos, dlatego mówię a la holenderski. Najczęstszym problemem z tym sosem jest to, że się on waży. Ale ja odkryłem, że jeżeli najpierw w miseczce wymieszam wszystkie składniki, a później przerzucę to na parę, to najczęściej bardzo ładny sos wychodzi. Teraz do tych żółtek dodaję rozpuszczone masło i proszę dodaj jeszcze wina. Na początku zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Rozszczep teraz. Dobrze. Tak nawet trochę, wiesz, żeby to się tego powietrza, żeby trochę wtłoczyć, żeby to jednak troszeczkę stało się puszyste. Biorę cytrynę.
aby go zakwasić, będzie wtedy dużo smaczniejszy. Już się robi puszysty, cytryna już sprawiła, że to się robi coraz gęstsze. No, powietrze ucieka, ucieka. I teraz zamienimy się miejscami, prosiłbym cię, proszę, abyś z tym wszedł na parę. Bardzo proszę, to ci oddaję. No nie, Beru, musisz to cały czas no, mieszać. Mieszać. A jakie jest twoje ulubione śniadanie, bo mówiłeś, że masz jakieś swoje takie teraz, francuskie. Teraz uwielbiam jeść omlety. Uwielbiam je ubijać masę jajeczną na taką puszystą strukturę. I lubię do tego dodać jakąś wędlinkę, jakiś serek. Posypać to grubo szczypiorem i polać masełkiem jeszcze na koniec. Trzeba cały czas tutaj kontrolować, patrzeć, co się dzieje. Ten sos nie może być za gęsty, ale też nie może być za rzadki. I sos, słuchaj, jest przepyszny, ściągamy już. Okay. Chodźcie, zerknijcie, patrzcie. Konsystencja lekko budyniowa, o to właśnie chodziło. Cudowny sos mamy już gotowy. Musisz go spróbować, bo on jest naprawdę przepyszny, mocno cytrynowy. Mhm. No widziałem, że nie żałowałeś cytrynki. Nie. Wiesz, tu będzie jednak słodki croissant, tu będzie jednak... Jest dobrze, jest wyrazisty. Myślę, że sukces. Kolejnym etapem naszego śniadania będzie jajko w koszulce. Kojarzysz? Kojarzę. Jajeczko? Kojarzę jajeczko, mam tutaj ocet. Bardzo dobrze. Ocet tu trzeba dodać do wody po to, żeby białko się ścięło. Jeszcze śmiało. Trochę zmniejszyć ogień, żeby się zbytnio nie bulgotało, bo jeżeli wrzucicie jajko na zbyt gotującą się wodę, to białko się po prostu zamieni w farfocle. Tutaj też trzeba nie lada zręczności, ale mi się wydaje, że Michał tą zręczność posiada, bo on o tym wszystkim mówi tak, jakby to robił na co dzień. Nie mów, ale spróbujmy. Zrobię ci ten tak zwany wir. Wiruj. Nie no, zawodowca mi tu dzisiaj zaprosili, powiedzieli, że aktora, a tu się okazuje, że kucharza, nie tylko aktora, bo to jajko przepięknie zostało wbite, a naprawdę jest to bardzo istotne. W tym garnku też można zobaczyć, jak się zachowuje białko i żółtko i kiedy białko już będzie wystarczająco ścięte, żeby wyciągać. Tak, gotowe. Wyciągamy. Jedno już mamy i... Bam. Przepiękne wyszły nam te jajka. No, mamy sos, mamy jajka, jeszcze pasta z awokado. Wciskaj tutaj sok z limonki, a ja wrzucę awokado. Dobra. Dobra, a ja wyciągnę. Wiesz, że wyrosło mi awokado z pestki? No, ja też mam dwa. Ja mam dwa. A śmiałem się ze wszystkich, którzy mi mówili, że to jest możliwe. Proszę, jeszcze... Słuchaj, jak zaczniesz hodować w domu to awokado, to już możesz się stać awokadowym niewolnikiem, nie? Już nie będziesz wszystko robić z awokado. Trochę soli, daj. Jasne. Trochę oliwy. Dobra. Dajemy oliwę. Jeszcze jedna z przypraw, którą kocham, powiew Orientu, ale też kuchni wschodniej, czyli kmin rzymski. Pachnie nim całe Maroko, pachnie nim pół Afryki, a także i Meksyk. Dobrze, i teraz do tego musimy dodać sporo mięty. Proszę bardzo. Widzicie, jak sobie poradzimy całkiem nieźle w kuchni, a myślę, że nie jedna pani by nas chciała teraz tak wynająć tego naszego YouTube'a. Wiesz, zapomniałeś jednak o tym, że to jest śniadanie u Tiffany'ego, nie? No to jest śniadanie zrobione po to, żeby zaimponować kobiecie. Fakt. Drogie panie, czy sobie życzycie takie śniadanie? Wyrafinowane śniadanie. Możecie to oczywiście napisać w komentarzach. No dobra, pasta gotowa. Jest sukces. Mamy sos, mamy jajka, mamy pastę. Teraz nasze... Croissanty, które muszą wylądować w piecu już. To zajmę się przekrojeniem croissantów, a ty jakbyś mógł zetrzeć troszeczkę parmezanu. Jasne, już to robię. Parmigiano. Dużo parmigiano. Uwielbiam dojrzewający ser połączony z tym słodkim croissantem. To są takie smaki, że nie da się ich nie lubić, prawda? Nie da się. Croissanta wrzuciłem do piekarnika nagrzanego do 200 stopni dosłownie na jakieś 3 minutki. Chodzi o to, żeby tylko ten ser delikatnie się rozpuścił. Nie można zbyt długo trzymać croissantów w piekarniku, szczególnie przeciętych, bo w nich jest bardzo dużo masła i momentalnie się spalają i robią gorzkie. Patrz. Już pachnące croissanty. Dobra, spody mamy tu. Spodzik jest raz, dwa. Dobra. Najpierw awokado. No, też się tam. Wezmę sobie. Zrób swojego, ja sobie swojego. Tak. Co? Okay.
Ja akurat dajemy. Lubię dużo awokado. A ja sobie włożyłem taką akuratną ilość. Tyle, ile trzeba. Mój croissant nie jest idealny, troszeczkę mi wychodzi za ten. Jeszcze rukola. Teraz przede wszystkim sucha, krakowska, tarczyński naturalnie. Z szynki, 100% mięsa w mięsie, bez konserwantów. To jest moja ulubiona wędlinka. Cienkie plastry. Cieniutko. Proszę, weź sobie tyle, co życzysz. Dekorujemy sobie swoje talerze, każdy swoją croissantika, bardzo proszę. Teraz jajko na to. No ja sobie w takim razie wezmę, ja akurat jestem krakowsko-żercą. Jajeczko. O. Ładuj jajo. Dobra, jedno. Maestro. I teraz jeszcze w środku pozwolisz, że ci poleję odrobiną sosu. W końcu jesteś gościem. O, patrz. Ja ci powiem tak, ja uwielbiam tą pastę z awokado, więc ja sobie jej jeszcze troszeczkę tutaj dołożę. Słuchaj, pójdę za tobą. No. W końcu ty wymyśliłeś to śniadanie. Odrobina. Kolendry. Ja myślę, że Holly Golightly byłaby zadowolona. To na pewno. Czyli Audrey Hepburn, prawda? Wszyscy ją pamiętamy z tego filmu. No, jak się działa sobie tam przy tym stoliczku. Z taką długą lówką. Lówkę pamiętam. Pamiętam, jak to się działa. W ten sposób, tak. Ale w ogóle w filmach bardzo często jest śniadanie takim dużym akcentem całej fabuły, że wiele rzeczy się dzieje jednak przy tym przy jedzeniu. Kręcenie tego jest dosyć problematyczne. No wyobraź sobie, że musisz nagrać, nie wiem, 15 dubli i na każdym dublu zjeść połowę tego śniadania. No. Ja wiem, że ty byś dał radę, nie? Stary, ale bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Czyli podsumowując ten nasz cudowny, filmowy, naturalny poranek. Moja propozycja dla Michała to croissant, który jest wypełniony przepyszną pastą z awokado i z mięty. Zapieczony parmezanem. Zapieczony, dokładnie. Na to sucha krakowska z szynki tarczyński naturalnie, jest też jajeczko w koszulce i lekko cytrynowy sos a la holenderski, plus ta świeża kolendra i ta świeża rukola. Jeżeli wam się spodobał ten przepis i chcielibyście go zjeść o jesiennym poranku lub zaimponować swojej kobiecie podaniem takiego śniadania do łóżka, to wejdźcie na stronę naturalneporanki.pl i tam znajdziecie oczywiście te przepisy. A póki co, chodźcie tu bliżej i zobaczcie, co teraz się wydarzy. Bo najcudowniejsze w tym jest to, gdy rozbije się to żółteczko. O. Ja jem, nie wiem jak ty. Poczekaj. Ja jem. Ja też muszę sobie ja rozbić, jem, nie? Czy? O ja. Tak. Jest. Idealne. No to poezja. Spłynęło troszeczkę. Idealne. To co? Ja to szamie. Ja też. Jak to smakuje? Powiem ci, płynne żółteczko. Ta zielona poświata tutaj, słuchaj, no coś fantastycznego. Bardzo, bardzo, bardzo smaczne śniadanie. A przy tym no, nie jest aż takie pracochłonne. Wygląda na bardziej pracochłonne. Cięcie! Join on a corner where the big boys play.